How you doing, Big Time? Litrowy San Miguel. Czy może coś być lepszego? Nie sądzę, bawimy się w Kowarach, bawimy się na poważnie. Tutaj już miękka gra się kończy. Wszystkie popadały, zachowało się tylko jedno. Właśnie to rajskie, prosto z Kowar. Proszę Państwa, co lepiej wchodzi niż taka po prostu zwykła polska, klasyczna pizza, ale trochę w wersji premium, prosto z Kowar. Klasyka, czyli ananas, klasyka, czyli capricciosa i margherita, jakieś tam ostrzejsze salami. Wiadomo, że we Wrocławiu rządzi Napol, bo jest to dobra przebita, ale dla mnie niestety trochę za drogo. Czy na tym byłem wychowany jako stary ex? Nie do końca. Oliwa z ceramiki najlepiej wchodzi, no ale oczywiście też do tego sos czosnkowy i inne cudowne wynalazki. Bawimy się na całego. Czy widzieliście kiedyś mango z Hiszpanii albo malutkiego San Miguela? Doskonałego na śniadanko, bo potem wyruszamy w trasę, bo potem podziwiamy piękne Kowary i piękny zalew. Mam nadzieję, że nie ucierpiałeś podczas powodzi. A może ucierpiałeś, ale się podniesiesz. W naturze zawsze fascynują mnie starodawne słupy, takie wysokiego napięcia elektryczne oraz biedronki. Cudowna rzeźba albo instalacja w plenerze, ławeczki, solidne drewno, solidna prawda, Kowary nie zawodzą. Tak jak kiedyś ich dywany były najlepsze na świecie, tak dzisiaj ta konstrukcja też jest wysokiej jakości, proszę Państwa. Nie ukrywajmy, wchodzimy do gry, patrzcie tylko na te cudowne leżaki. Beton na to drewno dopasowane do kształtu każdego ciała. Ale musimy niestety wracać do naszej prawdy, do naszej działki, do naszej dziczy, do naszego domu. I po raz kolejny, po co ci ta działka? Niestety, ale końcówka sierpnia, początek września, właśnie tak to będzie wyglądać. Tak jak my, czas upływa, starzeje się, wszystko troszeczkę zaczyna więdnąć, ale dalej są owoce. I dalej jest to piękno. Piękno prawdy, piękno działki, piękno tych wszystkich owoców, zbiorów, które no w zasadzie rosną, nie rosną i na końcu zawsze są i cieszą i dają radość. Big Time.